ze mną gra, tak. Rozumiem, ale Vessi Drinkers już nie gra. Słyszałem, że z powodu problemów z sercem, a powiedziałeś mi w trakcie klipu, że go usunięto z kapeli. Znaczy ja tu nie chcę jakby sprzedawać jakichś wersji publicznie, co do których nie jestem jakby uprawomocniony, żeby zabierać głos. Tak, to jest rozsiewanie plotki, ja wiem. Natomiast no, ze mną gra nadal i na razie się nie zanosi, żebyśmy się rozstali. Okej, przepraszam. Halo? Halo, Paweł? Halo? Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór. Naszym gościem jest Kazik, ja mu przekazuję słuchawkę, zadaj mu pytanie, okej? Okej. Ja ci może przetrzymam ten... Halo? Halo, witam Kazik. Witam. Mam takie pytanie. Uważany jesteś w Polsce obok Maleńczuka, Grabarza z Piżamy Porno za jednego z najwybitniejszych poetów rockowych, jak to określają. No co ty o tym myślisz? No to dobrze. Znaczy... No ja się... Znaczy, co myślę o tym, że jestem jednym z najwybitniejszych poetów? No nie wiem, no to schlebia mi w jakiś sposób, nie będę tutaj ukrywał, że nie, to miłe jest, jak miło to mi mówią, to na pewno nie jest powód do zmartwienia. Natomiast, no nie wiem, no to jakby należy się zapytać osób, które słuchają mnie niż... Ja tam w sumie jestem zadowolony z tego, co wypisuję w większości. Jasne. Jeszcze chciałbym o coś zapytać. Ostatnio na koncercie w Katowicach na Odjazdach, tam kawałek Kto Wie bodajże, czy to był chyba... Nie graliśmy Kto Wie w Katowicach. No to może Trzy Gwiazdy, ja nie pamiętam. Trzy Gwiazdy, no. Tak ładnie był przedłużony kawałek tam, Sekcja Dęta na końcu. No teraz gramy z Kultem w ogóle z taką... Właśnie chciałem się zapytać, przepraszam, że przerywam, jak to dalej się potoczy, takie... klimaty. No więc ten skład, który był na Odjazdach, to jest już jak na razie stały. To jest w porywach się robi nawet cztery dęciaki, bo ja gram na saksofonie w takich partiach jakichś riffowych. Jest klawiszowiec gra na saksofonie, Banan na waltornie, jeszcze doszedł trębacz. Tak. I to fajnie brzmi, to nawet na scenie mi się dobrze gra. I dlatego ten skład jak na razie jest i będzie. No to znakomicie. Kazik, muszę ci wyrwać teraz słuchawkę i telefon, przepraszam. Paweł, przepraszam, to znowu makak. Słuchaj, otrzymujesz tak, cztery kasetki, Pearl Jam, Yield, Led Zeppelin 2, The Doors i Ministry, oczywiście płyty Kultu. Masz już ostatnią, czy jeszcze nie? Ostatnią, tak, jeżeli coś z tych wcześniejszych, pierwszych nawet nie ma problemu, kaseta jest twoja, mój wydawca jest twój. Co jeszcze? Posłuchaj to do ciebie. Tak, o, świetnie. Tata 2 i tak dalej. Okej, dziękuję ci za telefon, dziękuję, pozdrawiam, bardzo. Całuję, papa, do usłyszenia. Do widzenia. Moi drodzy, teraz skoczymy do naszego M-hitu. Przy okazji potem będzie pytanie do Kazika odnośnie właśnie tego, co sądzi o tak zwanym grunge'u. Pearl Jam z Live on Two Legs, Even Flow. Masz jakieś zdanie na temat tak zwanego grunge'u, czy to cię w ogóle nie obchodzi taka muzyka? Znaczy nie specjalnie mną to poruszyło. Mm-hmm. Nirvana mi się podobała tylko do tych zespołów. A Soundgarden na przykład nie? Nie. Mało słyszałem. Pearl Jam to w ogóle praktycznie nie znam. Nie słyszałem żadnej płyty.
Na koncert się wybierałem, ale jakoś się nie wybrałem w końcu. Szkoda, że Pawłowi dałem jelt, to mi ci od razu wręczył, żebyś sobie w dom posłuchał na spokojnie. Znaczy, mam jeden Pearl Jam, ale to dla syna trzymam na gwiazdkę. Może wykorzystam sytuację i posłucham od niego, pożyczając jakieś. Natomiast no, nie było to jakieś takie zjawisko, na które bym bardzo poleciał i które by mi się podobało. Okej, okay. Z kompletnie innej beczki. Nagrałeś jeden utwór z Violettą Villas. Ja chciałem się zapytać, jak wspominasz współpracę z artystką? No, to było wydarzenie naprawdę wielkiej miary dla mnie, bo to była osoba z takiej szeroko pojętej sceny muzyki rozrywkowej w Polsce, od której taki niekwestionowany nim gwiazdy wali, po prostu nie ma, że tam jakieś przejście na ty, czy coś. Mhm. Cały czas byłem w pozycji uczniaka w ogóle, proszę pani. I naprawdę pełen podziwu byłem dla niej, ponieważ jest to kobieta, która ma tak dogłębnie i wyraźnie określony imaż samej siebie i wie, jak się pokazać, i wie, jak tam rozmyślaliśmy o jakimś teledysku, to ona ten swój udział w tym, on nie doszedł do skutku, ale to, co ona opowiadała, jakby to sobie wyobraziła, to było coś takiego, że bym się 5 dni zastanawiał i nic lepszego bym nie wymyślił. Naprawdę przesympatyczna kobieta, wielka artystka, ponieważ weszła do tego studia, myśmy razem nie grali, ona dogrywała tylko ścieżkę. Zagrała ze 20 wersji, każda jedna lepsza od drugiej, w ogóle ona była niezadowolona cały czas, i w końcu przeszła 23 jakaś, któraś, nie wiem dlaczego akurat 23, bo dla mnie wszystkie były genialne, pierwsza była genialna. No i naprawdę ten jeden dzień, kiedy ją poznałem, bo właściwie znaliśmy się jeden dzień tylko, ponieważ ja pojechałem po nią do Magdalenki, zawiozłem ją do Solejówka, to niby jest cały czas Warszawa, ale to jest w obie strony, to jest prawie 70 kilometrów. Wspominam to jako wielkie wydarzenie. Okej, okay, to teraz życiu będzie muzycznie też zupełnie innej beczki, bo to, co pokażemy, kompletnie nie ma nic wspólnego z panią Violettą Villas. Mamy niecały tydzień do świąt, a ty napisałeś takie coś: szykujcie, bracia, amunicję na święta, to Boże Narodzenie będą długo pamiętać. O których świętach myślałeś, bo to pochodzi z Kazika na żywo? No to jest w ogóle piosenka, która to jest piosenki w tańce wojenne, która tyczy wojen współczesnego świata, które w dużej mierze są oparte na konfliktach religijnych. Nie? To konkretnie o Jugosławię chodziło, było, no, że prawda, tamten konflikt poza swoim podłożem etnicznym ma też bardzo mocno zakorzeniony w konflikt religijny, no bo przecież muzułmanie, znaczy, bo nie ma takiej narodowości jak Bośniacy, bo to są Serbowie, tylko że którzy wyznają islam, nie? Mhm. A Serbowie z Serbii wyznają prawosławie, dlatego jeszcze są Chorwaci, nie?
No i to jest taka, wiesz, licencja poetyka, że teraz te święta akurat, no, żadne konkretne, popamiętają i ci. A w takim razie jak odnosisz się do naszego ewentualnego wyjścia do NATO i przystąpienia do Unii Europejskiej? No do NATO, nie wiem, no wiesz, przystąpienie do Unii Europejskiej. Ja ostatnio wracałem, byłem na wakacjach we Francji i wracałem samochodem i przejechałem tym samochodem granicę byłego NRD już nawet, a obecny Zjednoczonych Niemiec do Polski. I widać, że tak namacalnie, że to raczej te mrzonki o wejściu do Unii, to jest jakaś chora sprawa. No w ogóle jesteśmy jak na razie tak daleko w tyle. Nie wiem w ogóle, czy kraj, który jest absolutnie bezwładny, jeśli chodzi o egzekwowanie prawa, które jest w nim stanowione, to w ogóle jest gościem w Unii pożądanym, nie? No bo to jest... O, to czekaj, to teraz mam bardzo dobry numer właśnie do tego, co mówisz. Born Dead, Body Count. Born yellow. Born brown. Born red. Born black. Born dead. Dobrze, czy z tego powodu, że w Polsce nie jest najlepiej, tak często lubisz wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych? Czy to ma jakieś związki muzyczne bardziej? Nie, no to ma przede wszystkim związki muzyczne, no bo jeździmy tam na koncerty. Przynajmniej raz do roku z jednym zespołem, czyli wychodzi na to, że dwa razy do roku, bo są dwa zespoły. Jest tam możliwość zrobienia koncertów. Teraz trafiliśmy tam na bardzo taki... fajny układ z młodym koleżką, który robi nam w końcu normalne takie koncerty, które są indywidualnym jakby bytem artystycznym. To nie jest granie do kotleta, jak to drzewiej bywało, gdzie byliśmy jakby dostawką do pierogów i wódki w sobotni wieczór i zasadniczo w dużej większości było wszystko jedno, co tam im przegrywa. Czy jakieś dziwne występy robione przez absolutnych dyletantów w szkołach na przykład, gdzie w ogóle nikt nie przychodzi, bo na przykład nie ma baru. Nie? Mm-hmm. To są normalne koncerty w klubach amerykańskich. Oczywiście publiczność jest w 90-95% Polska.